Wszystko zaczęło się w roku 1974. Wówczas zespół Horoskop, później 75, czyli Akcenty, 76, Kombi, 91, Skywalker, 94, ONA i w końcu 2003, Kombi. Ale te Kombi przez 2 i. O kim mówimy? O Grzegorzu Skawińskim, który w 1993 roku zagrał koncert w Chojnie. O 20.10 po bardzo krótkich przygotowaniach zaczął się występ Skywalkera w składzie Grzegorz Skawiński, gitara śpiew, Waldemar Tkaczyk, gitara basowa. Ci dwaj to koledzy z Kombi. I Zbyszek Kraszewski, perkusja. Przejechali prosto z Trójmiasta mimo zawieruchy i ślizgawicy. Tylko ja i ty. Oczywiście obszernej relacji i kilku fotografii z tego szczególnego dnia w Chojnie możemy znaleźć coś jeszcze, czyli wywiad przeprowadzony przez panią Barbarę Rawecką i pana Roberta Rysa. Wywiad z gitarzystą Grzegorzem Skawińskim. Gazeta Chojeńska. Powiedz szczerze, słyszałeś wcześniej o istnieniu takiego miasteczka jak Chojna? Grzegorz Skawiński. No więc tak szczerze to nie słyszałem. A więc co cię skłoniłoby zagrać w Chojnie? Po prostu zaproponowano nam, jedziemy wszędzie tam, gdzie chcą nas słuchać. Przyjechaliśmy specjalnie na tę imprezę. Pojutrze, co prawda, wchodzimy do studia nagrywać nową płytę, ale ponieważ był to koncert szczególny, bo za takie uważamy koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to dlatego chętnie na taką imprezę przyjechaliśmy. Kończąc wywiad, dziękujemy bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie czytelników Gazety Chojeńskiej. Pokazaliście, że w tak małym mieście można zrobić tego rodzaju imprezę, że mogą się ludzie świetnie bawić, że można zaprosić zespoły. Jest dobra atmosfera i zupełnie niezła, zawodowa organizacja. Na stadionie dziesięciolecia, gdy graliśmy na Rock for AIDS, był momentami taki bałagan, że nie wiedzieliśmy, co się dzieje. A tutaj było wszystko tak zorganizowane, że naprawdę dziękujemy bardzo. Więcej ciekawostek i informacji znajdziecie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie.